W poprzednim filmie widzieliśmy, w jaki sposób możemy w przybliżeniu obliczać sumę pewnego typu szeregów, a także, że możemy kontrolować jakby jakość tego przybliżenia. Mianowicie mieliśmy szeregi takiego typu suma od n równego 1 do nieskończoności f od n, gdzie f jest funkcją dodatnią, ciągłą i malejącą. To jest tak tutaj, jak na tym rysunku. Ten szereg jest zbieżny, o tym wiemy. No, w jakiś sposób to udowodniliśmy. No i teraz rozbijając ten szereg na skończoną sumę, czyli k pierwszych wyrazów plus reszta, mamy oszacowanie na tę resztę, ponieważ ta reszta to jest suma takich prostokątów tutaj i możemy je narysować na dwa sposoby. I z jednej strony ta suma pól tych prostokątów jest zawarta w polu pod całką, od k do nieskończoności z tej funkcji f, no a z drugiej strony przesuwając cały rysunek o 1 w prawo, widzimy, że suma tych pól na pewno z góry szacuje nam całkę od k plus 1 do nieskończoności. To było w poprzednim filmie i to prowadziło nas do następującej nierówności, że ta suma jest zawarta pomiędzy sumą k pierwszych wyrazów, a całką od k do nieskończoności z tej funkcji f, no a całką od k plus 1 do nieskończoności. Czyli mamy jakby przedział, w którym zawarta jest ta suma. No i teraz zobaczymy konkretny przykład, mianowicie weźmiemy taki szereg S, to jest suma od n równego 1 do nieskończoności, 1 przez n kwadrat. No i jako nasze k powiedzmy weźmiemy 5, czyli k równe 5, czyli i zobaczymy, co wtedy, z jaką dokładnością wtedy ta skończona suma 5 wyrazów przybliża nam sumę tego szeregu. Czyli S5 to jest tak 1 plus 1 czwarta plus 1 dziewiąta plus 1 szesnasta plus 1 dwudziesta piąta. No i co, dziś w dobie arkuszy kalkulacyjnych każdy może sobie napisać taką prostą formułę tutaj, tak jak ja to zrobiłem, tu jest n, tu jest 1 przez n kwadrat i tu jest suma, no dobrze, i tu jest S5, prawda? To jest 1, 46, 36, powiedzmy 11, z taką jakąś tam dokładnością, czyli to jest około 1, 46, 36, 11. Teraz tak, ja to dokładnie policzyłem, no to każdy może dokładnie sobie tutaj policzyć, sprowadzając do wspólnego mianownika, więc ja nie będę tego wykonywał. Możecie sprawdzić, że to jest równe 5269,3600, prawda? To jest wspólny mianownik dla tych pięciu ułamków. I teraz rozwinięcie dziesiętne tego to jest 1, też to policzyłem, 46, 36 i 1 w okresie. No teraz możemy zobaczyć, jaki tutaj ten arkusz kalkulacyjny popełnia błąd, prawda, bo jemu tutaj wyszło 1, 46, 36 i tu się urywa, prawda, że to jest, wygląda, że do końca są same zera. No wiemy, że tak naprawdę tu się ciągną te jedynki, no ale to jest dopiero różnica, jest dopiero na miejscu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dopiero na 15 miejscu jest różnica, no więc to jest bardzo dobra dokładność. No dobrze, czyli to jest to S5. No dobrze, i teraz mamy te całki, czyli musimy policzyć całkę od k, czyli od 5 do nieskończoności, 1 przez x kwadrat dx, prawda? Nasza funkcja f od x to jest 1 przez x kwadrat, prawda? F od x to jest 1 przez x kwadrat, no i bez wątpienia jest to funkcja dodatnia, malejąca i ciągła na przedziale no, od 1 do nieskończoności na przykład. Czyli co? No funkcja pierwotna do 1 przez x kwadrat to jest minus 1 przez x. No i muszę to obliczyć w granicach od 5 do nieskończoności. No dokładnie rzecz biorąc, prawda, jakby ktoś chciał, to jest granica przy m dążącym do nieskończoności minus 1 przez x w granicach od 5 do m, czyli to jest granica przy m dążącym do nieskończoności minus 1 przez m, no i minus, czyli plus 1 piąta. No i oczywiście ta granica jest 0, czyli to jest 1 piąta.
No, z drugiej strony tu mamy trzeba by od 6 liczyć, no to tym razem całka od 6 do nieskończoności. 1 przez x kwadrat dx. No to będzie tak jak tutaj, prawda? To będzie granica przy m dążącym do nieskończoności minus 1 przez m plus 1 szósta tym razem, prawda? Bo tutaj jest dolna granica jest 6, czyli to jest 1 szósta. Zatem ta nasza suma S, czyli S jest mniejsze równe od. No 1,4636, tak to może zapiszmy. 1,4636 plus 1 piąta, a to jest większe równe od 1,4636 plus 1 szósta. No dobrze, to ile to tam jest? 1 szósta to jest, no już może policzmy na kalkulatorze, 1 szósta, tak, plus 1,4636 równa się 1, czyli to, co jest tutaj, to jest 1,63 03. No, a tu jest 1/5, to jest co? 0,2, czyli to łatwo dodać, czyli to jest, będzie tutaj 1,6636. Prawda? Czyli widzimy, że ta suma, licząc 5 wyrazów, otrzymujemy, no i tą całkę, no otrzymujemy tę sumę z dokładnością, powiedzmy, no z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 1, czyli ta suma jest pomiędzy 1,63 a 1,66. Czyli tutaj mamy jedną cyfrę znaczącą. No i prawda, licząc więcej, pewnie gdybyśmy policzyli, nie wiem, no możecie to sobie sprawdzić, jakie tutaj. No widać, że to różnica pomiędzy całką, pomiędzy tym górnym a dolnym ograniczeniem, to jest tak jak z grubsza. Bo to będzie 1 przez k plus 1, 1 przez k minus 1 przez k plus 1, prawda? Taka będzie różnica między tymi dwoma całkami, prawda? Bo jedna jest całka od k, druga jest całka od k plus 1, czyli to jest różnica między tymi całkami i to jest mniej więcej ta dokładność, jaką mamy licząc do